Sutta o uważności. Kiedy błogosławiony przebywał w Savatthi, król Pasenadiskosala, usiadłszy w stosownym miejscu, zwrócił się do błogosławionego tymi słowami: Panie, czy jest coś, co zabezpiecza osiągnięcia w tym życiu i w przyszłym życiu? Istnieje taka jakość, wielki królu, która zabezpiecza osiągnięcia w tym życiu i w przyszłym życiu. Co to jest, Panie? Co to za jakość? Nieustanna uważność, wielki królu. Tak jak odciski stóp żywych istot mogą być porównane z odciskiem nogi słonia, a wówczas odcisk nogi słonia zostanie uznany za wyjątkowy pod względem wielkości, w ten sam sposób uważność jest tą jakością, która zabezpiecza osiągnięcia w tym życiu i w przyszłym życiu. To powiedziawszy, błogosławiony, ten, który przeszedł, nauczyciel, dodał: Temu, który pragnie długiego życia, zdrowia, piękna nieba, dobrego zrodzenia, jednego za drugim potoku zachwytów, mędrzec zachwala uważność dobrych czynów. Kiedyś uważny, mądry, osiągniesz korzyści w tym życiu i korzyści w życiach, które nastąpią. Przez osiągnięcie ich zostaniesz nazwany oświeconym, mądrym.